Siedzi Jaś i Małgosia na ławce. Małgosia patrzy na Jasia i mówi: Jasiu, ty tak na mnie patrzysz, jakbyś mnie w myślach rozbierał. Co ty mówisz? W myślach to ty się już ubierasz, a ja piję piwo i palę fajkę. Dzieci dostały pracę domową pod tytułem Moje największe fantazje. Pani z zaciekawieniem czyta pracę Jasia i mówi do niego: Jasiu, a tą pracę pomagał ci napisać tata? No wie pani, on sam ją napisał. Jasiu, a czy twój tata wie, gdzie mieszkam? Siedzi Jasiu przy komputerze. Tak długo trzymał siku, że aż zrobił się czerwony. Szybko pobiegł do toalety. Z rozmachem otwiera drzwi od WC. Patrzy ze zdziwieniem, a tam ojciec próbuje wepchnąć sobie w tyłek kanapkę. Zniesmaczony pyta: Tato, co ty robisz? Synku, byłem u dentysty, wyrwał mi zęba i kazał mi jeść drugą stroną. Dzieciństwo kończy się wtedy, gdy chcesz, aby twoje pragnienia spełniła Kasia, a nie gruby święty Mikołaj. Spotykają się dwie koleżanki na kawę i tak rozmawiają o różnych rzeczach, aż temat zszedł na sfery łóżkowe. Jedna z nich mówi: My z mężem kochamy się 4 razy w tygodniu. A my 2. Przecież ty nie masz męża. Myślałam, że ciągle mówimy o twoim. Klasztor żeński. Młoda zakonnica biega i kogoś szuka. Podchodzi i pyta przełożonej: Siostro, nie widziałaś siostry Kasi? O siostro, jak siostra Kasia zniknie, to tylko ją ze świecą szukać.